Znamy wykonawcę rozbudowy drogi gminnej Kurów-Siadło-Dolne. Zapraszamy. Pracę wykona Musing But, spółka jawna z siedzibą w Szczecinie. Ich koszt to 8 milionów złotych. Oferty przetargowe zostały otwarte pod koniec marca. Chętnych było 5 przedsiębiorstw. Wszystkie zmieściły się w zakładanym kosztorysie, który wynosił 9 milionów 700 tysięcy złotych. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert wybrała propozycję szczecińskiej spółki. Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej na odcinku Kurów-Siadło-Dolne o długości 600 metrów. W ramach zadania powstaną także chodniki, zjazdy do posesji i mury oporowe, a także zbudowana i rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz sanitarna. Powstanie również kanał technologiczny oraz przebudowane zostaną sieci wodociągowa, gazowa, oświetleniowa oraz elektroenergetyczna. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku.